piękne trzypokojowe mieszkanie z dużym ogrodem, znajdujące się nieopodal centrum Poznania w atrakcyjnej cenie. Czy jest to możliwe? Jak najbardziej. Nazywam się Aleksandra Jołocha i zapraszam do prezentacji. Na wejściu wita nas przepięknie wykończony korytarz. Znajdujemy się przy ulicy Pileckiego 5, inwestycji Strzeszyn Park. Zapraszam. Znajdujemy się w przestronnym 25-metrowym salonie z aneksem kuchennym z wystawą okienną na stronę zachodnią. W salonie znajduje się dwuskrzydłowe wyjście na 90-metrowy ogród, który ma kształt litery L. I to tylko jedno z trzech wyjść na ten duży, przestronny ogród. Całe mieszkanie ma bardzo dużo akcentów koloru złotego. Nie zabrakło go także w salonie, gdzie widzimy, że pełno dodatków oraz ściana nawiązują do tego właśnie koloru. Na ścianie za mną mamy kolor niebieski wraz z sztukaterią. Nie zabrakło oczywiście też podłączeń pod telewizor i światłowód na ścianie z fototapetą. Warto także wspomnieć o lampie. Ma ona kolor złoty oraz ma wiele trybów świecenia. Ciepłe, zimne, jasne, ciemniejsze. Kuchnia również zyskała wiele złotych elementów, m.in. uchwyty oraz kran. Została ona wykonana w całości na wymiar przez stolarza i mieści w sobie miejsce na zmywarkę, lodówkę wraz z zamrażarką. Kuchnię wyposażono w sprzęty AGD takie jak piekarnik, płyta indukcyjna oraz okap. Warto także wspomnieć o funkcjonalności tej kuchni. W tej oto szufladzie mamy organizer na wszystkie sztućce, a w narożniku znajduje się szafka, w której umieszczono ruchomą półkę na garnki. W całym mieszkaniu okna zostały zabezpieczone elektrycznymi roletami antywłamaniowymi. Jednym z najładniejszych pomieszczeń w mieszkaniu, przynajmniej w mojej ocenie, jest łazienka. Na jednej ze ścian została zastosowana designerska fototapeta. W łazienkę wyposażono w wannoprysznic, dużą szafkę z dwoma szufladami pod umywalką, a z kolei nad geberitem znajdują się dwie przestronne szafki z półkami. Obok łazienki znajduje się tak zwany pokój pralniany. Mamy podłączenie pod pralkę oraz bardzo dużo miejsca do zagospodarowania na pranie. Jeżeli chodzi o korytarz, nie zmieści nam tutaj się szafa wnękowa, ale jest idealne miejsce na konsolę. Brak szafy wynagrodzi nam znajdująca się zaraz obok garderoba. Natomiast naprzeciwko garderoby znajduje się sypialnia. Nie główna, troszeczkę mniejsza, około 10 metrów. W tym pokoju także znajduje się wyjście na ogród, jednak tym razem jednoskrzydłowe. Oto największa sypialnia w całym mieszkaniu. Ma ona kolor pudrowego różu na ścianach oraz podłączenia pod telewizor oraz internet. I tak samo jak w salonie mamy tutaj dwuskrzydłowe wyjście na ogród. Wszystkie pomieszczenia w mieszkaniu są połączone jednym 7-metrowym korytarzem, który jest wykończony płytkami w półpołysku. 62-metrowe świeżo wykończone mieszkanie jest dostępne od zaraz. W razie zainteresowania zapraszam do kontaktu.